Witajcie ponownie. Po recenzji małego, lekkiego i budżetowego Coco przyszła pora na kolejne dwa fotele od producenta Grosspol. Są to Ergo Human oraz IO. Niby podobne, a jednak nieco inne. W tym materiale przekonacie się, co je różni, a co łączy. Porównanie obydwu foteli rozpoczniemy od dołu. Ergo Human wyposażony jest w miękkie kółka, nadające się idealnie na twarde oraz miękkie powierzchnie. Podobnie zresztą jak fotel IO. Idąc nieco wyżej, mamy bazę. W Ergo Humanie jest to polerowane aluminium o takim dosyć nietypowym kształcie. W przypadku IO ten kształt jest nieco prostszy, ale wykonanie i materiał jest dokładnie ten sam. Idąc do jednego z najważniejszych elementów, czyli mechanizmu, zarówno w przypadku Ergo Humana, jak i IO jest taki sam. Składa się on z dwóch łopatek, za pomocą których możemy regulować położenie fotela. Za pomocą tej posrebrzanej możemy podnieść fotel w górę, wykonując taki ruch. Po przesunięciu łopatki do tyłu odblokowujemy oparcie, dzięki czemu możemy nim poruszać. Tym pokrętłem możemy regulować opór oparcia, zwiększając go bądź zmniejszając. Po przesunięciu łopatki w przód możemy regulować wysuw siedziska. Możemy również to robić śmiało w pozycji siedzącej. W przypadku modelu IO mamy dokładnie ten sam mechanizm. Wszystko wygląda dokładnie tak samo. Przechodząc do możliwości konfiguracji wyglądu naszych foteli, rozpoczniemy od Ergo Humana. Dostępny jest on w trzech wersjach. W wersji materiałowej, czyli dokładnie takiej, jak tutaj jest przedstawiony. Charakteryzuje się ona tym, że siedzisko jest wykonane z materiału, oparcie oraz zagłówek są z siatki. Druga wersja to wersja siatkowana. Oznacza to tyle, że siatka taka jak tutaj znajduje się również na siedzisku. I jest jeszcze trzecia wersja, w pełni skórzana. Tutaj jeszcze, jeśli chodzi o możliwości doboru kolorystyki, warto zaznaczyć, że wybarwienia elementów plastikowych, czyli tutaj, możemy wybrać tylko i wyłącznie w kolorze czarnym. Przechodząc do IO, pierwsze co rzuca nam się w oczy, to fakt, że możemy wybrać plastiki wybarwione w kolorze białym. Oczywiście standardowa czerń jest również dostępna. Minusem wyboru białego koloru może być fakt, że nakładki na podłokietnikach nadal pozostaną czarne. Jeśli chodzi o siedzisko, oparcie i zagłówek, konfiguracje są bardzo zbliżone do Ergo Humana. Możemy tu mieć taką wersję, jaka jest właśnie w tym momencie przedstawiana, czyli w pełni siatkowana, oraz wersja z materiałem na siedzisku. Kolejnym ważnym elementem konstrukcyjnym obydwu modeli są podłokietniki. Są one, jeśli chodzi o funkcjonalność, dokładnie takie same. Pozwalają one na regulację w zakresie góra-dół oraz przesuwaniu nakładek przód-tył, lewo-prawo oraz możliwość ich rotacji do wewnątrz i na zewnątrz. Obydwa fotele posiadają podparcia lędźwiowe. W Ergo Humanie jest ono szersze i troszkę bardziej wypukłe w stosunku do IO, gdzie mamy tutaj widoczne zwężenie, a także mniejszą jego wypukłość. Regulacja podpórek lędźwiowych odbywa się przy równoczesnym regulowaniu wysokości oparcia zarówno w przypadku modelu Ergo Human, jak i IO. Przyjrzymy się teraz bliżej temu, jak to działa. W przypadku Ergo Humana mamy tutaj widoczne otwory, w które należy wpasować mechanizm. Naciskamy dwa spusty i regulujemy w ten sposób. Jak widzimy, całe oparcie pracuje góra i dół.
Nie można tutaj niezależnie dostosować wysokości tudzież głębokości podpórki lędźwiowej. Natomiast w przypadku IO zasada jest nieco inna. Działa to w ten sposób, iż podnosimy za te dwie łopatki. Oparcie możemy umieścić w trzech różnych pozycjach. Słychać charakterystyczne kliknięcie, gdy mechanizm zadziała. Natomiast, aby oparcie opuścić w najniższą możliwą pozycję, wystarczy pójść nieco w górę, usłyszeć czwarte kliknięcie i wówczas całe oparcie wędruje na sam dół. Przed nami jeszcze ostatni element, czyli zagłówki. Rozpocznijmy od Ergo Humana. W jego przypadku możemy go regulować w dwóch zakresach. Na wysokość oraz jego nachylenie. Natomiast przechodząc do IO, tutaj w jego przypadku również możemy regulować w zakresie góra i dół. Natomiast brak tutaj możliwości regulacji jego głębokości. Specyfikacja techniczna za nami, natomiast co ważniejsze, odczucia z użytkowania tego fotela. Osobiście miałem przyjemność siedzieć zarówno i na jednym fotelu, i na drugim fotelu przez dłuższy czas. I zdecydowanie bardziej przypadł mi do gustu Ergo Human. A to za sprawą przede wszystkim lepiej wyprofilowanej podpórki lędźwiowej, szerszego siedziska, gdyż w IO wadę, jaką zauważyłem, to fakt, że te ranty za bardzo mnie uwierały w nogi. Ale tu mówię, to jest kwestia bardzo subiektywna, zależna głównie od budowy ciała, więc tutaj proszę tego nie traktować jako wadę dyskredytującą ten model. Podsumowując, oba fotele są bardzo do siebie podobne, więc wybór pomiędzy Ergo Humanem a IO będzie już zależny typowo od Waszych osobistych preferencji. Mam nadzieję, że ten materiał odpowiedział na wszystkie Wasze pytania. Także zapraszam Was na kolejne i trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia.